Zaciągając kredyt hipoteczny, warto pamiętać o tym, że nie zawsze musi być wszystko tak dobrze, jak w momencie, kiedy ten kredyt zaciągamy. Zwykle jest tak, że jak decydujemy się już zaciągnąć kredyt, czyli zwykle jest to kredyt na bardzo wysoką kwotę, na bardzo długi okres, no to zwykle czujemy się bezpiecznie, czyli mamy dobrą pracę, która spokojnie pozwala nam pokryć wysokość raty, no ale 20 czy 30 lat, czyli okres, na jaki zaciągamy kredyt, to jest bardzo długi okres, w przeciągu którego bardzo wiele może się zmienić. Możemy zachorować, możemy stracić pracę i nie móc w stanie przez jakiś czas jej znaleźć, więc gdy zaciągniemy taki kredyt, musimy być przygotowani na takie sytuacje. I możemy się na to przygotować na kilka sposobów. Po pierwsze, już w momencie, kiedy zaciągamy kredyt, to rata powinna być na takim poziomie, żebyśmy nie tylko poradzili sobie z jej spłatą, ale też, żeby został nam pewien margines. Po pierwsze, margines na jakieś takie nieprzewidziane wydatki, jak zepsuje nam się samochód czy lodówka i będziemy musieli w danym momencie podjąć jakieś większe wydatki, no to musi nam wystarczyć na to pieniędzy, a także na to, żeby spłacić ratę. Poza tym, więc musimy po prostu mieć pieniądze i na spłatę raty, i na oszczędzanie. Musi nam wystarczyć pieniądze na oszczędzanie takie krótkoterminowe, czyli na takie właśnie wyjazdy wakacyjne, czy właśnie awarie samochodu, ale też oszczędzanie długoterminowe właśnie na wypadek, gdybyśmy stracili pracę, gdybyśmy poważnie zachorowali i tak dalej. Poza samym oszczędzaniem warto też dodatkowo się zabezpieczyć w postaci na przykład ubezpieczenia na życie, czy też od nieszczęśliwych wypadków, dlatego że jeżeli zaczynamy oszczędzać, no to też gdyby nam się coś stało po roku, dwóch czy trzech latach od momentu zaciągnięcia kredytu, no to w tym czasie nie odłożymy zbyt wysokiej kwoty, która byłaby w stanie, nie wiem, nam pomóc spłacać raty przez pół roku, czy rok, czy dwa lata. Więc zwłaszcza ten początkowy okres jest bardzo ryzykowny, więc dobrze jest również początkowo przynajmniej ubezpieczyć się właśnie na taki wypadek, gdybyśmy poważnie zachorowali, żebyśmy w takiej sytuacji sobie dali radę zarówno z leczeniem, jak i właśnie ze spłatą kredytu. No a potem już, kiedy minie, nie wiem, kilka lat i będziemy już mieli dość wysokie oszczędności, możemy oczywiście wtedy już z takiego ubezpieczenia zrezygnować. Poza tym warto też ubezpieczyć się na życie, bo jeżeli mamy żonę, czy mamy rodzinę, mamy dzieci, no to jeżeli nas już nie będzie, to nie będzie też naszych dochodów, a też kredyt w dalszym ciągu oczywiście trzeba spłacać, więc jeżeli nie będziemy mieli wysokich oszczędności, które zostawiamy swojej rodzinie, no to oni też mogą mieć problem ze spłatą takiego kredytu. Bank może też zażądać spłaty od razu części takiego kredytu, więc lepiej też ubezpieczyć się na życie po to, że gdybyśmy właśnie w tych pierwszych latach, gdyby nam się coś stało i nas zabrakło, no to rodzina musi sobie poradzić ze spłatą zadłużenia. Później, gdy już mamy swoje własne oszczędności na odpowiednio wysokim poziomie, to też już możemy czy to zmniejszyć kwotę tego ubezpieczenia na życie, czy to w ogóle z niego zrezygnować, ale w tym początkowym okresie, kiedy nie mamy oszczędności, te dodatkowe ubezpieczenia też są bardzo potrzebne właśnie na takie nieprzewidziane sytuacje. A zwłaszcza, że też jesteśmy zwykle dość młodzi, kiedy zaciągamy kredyt hipoteczny, to najczęściej jesteśmy w wieku między 25 a 35 lat. I będąc w takim wieku, takie ubezpieczenia zdrowotne czy też na życie, one są jeszcze stosunkowo tanie, dlatego że w takim wieku to ryzyko poważnych zachorowań czy też śmierci, ono jest dużo, dużo niższe niż w przypadku osób starszych. Więc koszt takiego kredytu też nie powinien być wysoki, więc warto z tego skorzystać. A jak już będziemy mieli oszczędności i będziemy trochę starsi, koszt takiego ubezpieczenia nam wzrośnie, no to wtedy już możemy zabezpieczać się tylko i wyłącznie swoimi oszczędnościami. Ale początkowo warto zabezpieczyć się dodatkowo i warto też taki kredyt zaciągać, żeby było nas stać na dodatkowe oszczędzanie.